kochani. Cudowny dzień, nowy, o poranku. Czy ktoś z was nie ma możliwości, by rano wyjść na spacer do lasu? A może ktoś ma to na co dzień? Myślę, że to jest cudowny czas takiego oporanku, spotkania się z sobą, z ziemią, z naturą. Myślę, że obowiązkowym takim spacerem jest też czas w czasie takim popołudniowym, wieczornym, pod koniec dnia, przed zachodem słońca. To jest czas takiego naszego oczyszczenia, resetu, otwarcia się, wsłuchania się w siebie. Można godzinę medytować, a może być po prostu z naturą, z zielenią, z dźwiękami ptaków, szumem liści. I w tym oto momencie, kochani, pomyślcie, poczujcie swoją obecność, w której nie musicie być. Nie musicie starać się, chcieć być kimkolwiek, jakimkolwiek i tak dalej. Nie ma potrzeby zadawalać siebie, by być jakimś. Nie ma potrzeby starania, chciejstwa, by realizować jakiś obraz siebie, który mamy przed sobą. Zatrzymać się. Jesteśmy. I to jestem. Jest wszystkim. Jestem głębokim spojrzeniem, pełnym ciszy, obecności, rozpoznania, kochani. Jakby to było, gdyby już nie trzeba byłoby się starać być jakimś, zadawalać kogokolwiek, a przede wszystkim siebie. Po prostu w takiej lekkości, spacerując po lesie w życiu, tak wsłuchując się w to, co gra w nas, co śpiewa, i żyć tą pieśnią. Szaloną pieśnią, która jest osadzona na zaufaniu do życia. Osadzona jest na ciszy, harmonii, że wszystko jest, jakie jest. Nas wspiera albo nas niszczy. Ten moment spojrzenia na to, co jest, jest związany z naszą mocą. Jakby to postrzegamy. Cokolwiek do nas przychodzi, gdziekolwiek, kogokolwiek widzimy, spotykamy, to jest. A każdy stan, każde odczucie, emocja, zdarzenie możemy wykorzystywać w dwóch kierunkach. Oczywiście jest ich więcej, ale to są takie główne. Kierunek miłości i kierunek lęku. Więc albo będziemy tą opowieść o tym, co spotykamy, rozwijać na fundamencie lęku, albo na fundamencie miłości. Czasami jest trudno, wiem. Dlaczego wtedy właśnie nie ma tego czasu zatrzymania w naturze, w harmonii. By po prostu tak spotkać się głęboko z sobą.
z życiem. Kochani, nie ma piękniejszego momentu w życiu, kiedy zatrzymujemy się. Już nic nie musimy. Jesteśmy. Czyż nie jest to cudowne? Czy to jest trudne? Zatrzymać się i posłuchać siebie? Ja wiem, od razu umysł będzie snuł różne historie, bo to, bo tamto, bo jeszcze muszę to, jeszcze tamto. Kochani, to zróbcie sobie takie coś, że dając sobie ten czas zatrzymania, wtedy nie myślimy o tym. Potem, dobra, możemy się martwić, ale niech ten czas zatrzymania, czas rozpoznania swojej ciszy, siebie, tego, kim się jest, niech będzie czasem, który będzie nas regenerował, wzmacniał, budził. I wierzcie mi, każdego dnia czyniąc to spotkanie z naturą, z przyrodą, może być bez butów, bez skarpetek, w takim połączeniu, nagle, uwierzycie, wszystko będzie się układało wewnątrz, bo to wewnątrz, ta świadomość siebie jest jedyną sprawą do ułożenia. Nic na zewnątrz. Nagle to, co na zewnątrz, będzie się układało do tego, co w nas gra, śpiewa, co dopuszczamy do głosu. Dotknąć siebie w tej ciszy, w tym zatrzymaniu i wtedy wstać i iść. I tworzyć. I tańczyć. Najlepszego dla Was, kochani.